W turnieju eliminacyjnym Fuga Mundi we Wrocławiu wystartowało 12 śmiałków. Już na długo przed rozpoczęciem tych zawodów było wiadomo, że do Lublina na finał Mistrzostw Kraju pojedzie jedynie dwóch z nich. Finałami były tym razem półfinały, choć los tak chciał, że rywalizacja jeszcze nieco się przeciągnęła. W pierwszym półfinale Krzysztof Drążkiewicz pokonał Macieja Urbana, w drugim Paweł Koch okazał się lepszy od Marcina Żygadło. Jak się jednak szybko okazało, Koch nie może wystartować w Lublinie. Podjęto więc decyzję, że miejsce zostanie przyznane zwycięzcy dodatkowego starcia pomiędzy przegranymi w półfinałach. Urban wygrał z Żygadło i to on dołączył do Krzysztofa Drążkiewicza. W finale w Lublinie będziemy mieć aż 9 reprezentantów Wrocławia. Oprócz wspomnianej dwójki zagrają też Jarosław Kalinowski, Krzysztof Kubicki, Krzysztof Wróbel, Marek Zubrzycki, Piotr Olejnik, Sławomir Rasiewicz i Grzegorz Hołysz. Lista uczestników jest już dostępna na oficjalnej stronie mistrzostw. Prawie 1/3 zawodników z Wrocławia. Prawdopodobieństwo sukcesu naszego miasta więc całkiem spore. Oby przełożyło się to na podium. Najważniejsze zawody w kraju rozpoczną się w najbliższy czwartek, potrwają do niedzieli.